Chciałabym się z Wami podzielić dzisiaj takim słowem o pięciu zasadach, dzięki którym rośnie Kościół. Jest takich pięć cudownych zasad, dzięki którym rośnie Kościół. W ogóle jest coś takiego, że w chodzeniu z Bogiem powinna nam przyświecać zasada porządku. Właściwa zasada porządku. Posłuszeństwa, prostoty i oddania. Wiecie, kiedy ja oddałam życie Jezusowi, to ja naprawdę zrozumiałam to, że ja nie należę już do siebie. Nie należę już do siebie. Kiedy mówiłam Bogu te słowa, oddaję Ci moje życie, to ja mówiłam to naprawdę z głębi mojego serca. To nie były puste słowa. Ja mówiłam je z głębi mojego serca. Wiem, co przeszłam w starym życiu, rozumiecie? Wiem, z czego mnie Bóg uratował. Normalnie powinnam nie żyć. Normalnie powinnam nie żyć. Więc dla mnie poddanie się Bogu to jest autentyczne oddanie Jemu swojego serca. Ja nie oddałam Bogu swojego życia na pułapie intelektualnym. Ja oddałam Bogu swoje życie sercem. 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 Tu serducho musi być obrzezane. Rozumiecie? Serce musi być obrzezane. Służba Bogu to nie szukanie swego. To nie szukanie swego. Tak jak my chcemy. Nie tak jak my chcemy. Tak jak chce Bóg. Przed poznaniem Boga byłeś klasycznym buntownikiem, jak każdy. Ja też byłam buntownikiem. Pamiętam jak dziś, jak Artura mama zawsze do mnie mówiła: po co ty się do niego odzywasz? Ja wiem, Boże, nie mogę. Jak to po co? Bo ja mam coś do powiedzenia. Cierpiałam, wiecie, bo mnie bił. Ja się odzywałam, a on mnie bił. Byłam klasycznym jakimś tam buntownikiem. Zanim poznałeś Jezusa, to byłeś buntownikiem. I diabeł nie chce, aby ludzie przychodzili do miejsca prawdziwego poddania się Bogu. Diabeł chce, żeby ludzie poznawali każdą prawdę Bożą na pułapie intelektualnym. Rozumiecie? A to w ogóle nie o to chodzi. I zanim będę do Was dalej mówiła, powiem Wam, ponieważ jesteśmy razem ruchem przebudzeniowym. Jesteście też pod autorytetem zespołu apostolskiego, więc powiem Wam, jaką ostatnio miałam wizję. To jest bardzo ważna rzecz, którą do Was powiem i chciałabym, żebyście wzięli ją na warsztat modlitewny. Miałam sen. Śniło mi się, że stałam na takim dużym placu i stała szubienica. I obok mnie stał bandzior. I ja byłam człowiekiem, ja byłam tylko symbolem. Ja byłam człowiekiem, który prezentował prawdę. I w ogóle był jakiś taki duży lud. Czyli było dużo ludzi. I padają takie słowa. Kogo chcecie, żeby wam wypuszczono? Mnie czy tego bandziora? I ludzie krzyczą, że chcą. I ludzie, którzy stali na placu, to byli wierzący ludzie. I ludzie krzyczeli, że chcą tego bandytę. A mnie czekała kara śmierci. I coś wam powiem. Obudziłam się rano. I zaczęłam się modlić. Mówię, Boże, a co to w ogóle znaczy? Ja byłam symbolem tylko i wyłącznie człowieka, który prezentował prawdę. I zaczęłam się o to modlić. I Duch Święty pokazał mi zwierzchność. Zwierzchność wyglądała, taka duża była i miała taki wielki łeb i bardzo cienkie nogi. I ja mówię, Boże, a co to jest? A Bóg do mnie mówi, tak jak Ci powiedziałem, to jest zwierzchność ludzi, którzy wszystko wiedzą. Czyli ta duża głowa to jest informacja o tym, że ludzie wszystko wiedzą. A te cienkie nogi to jest informacja i obraz tego, że oni tylko wszystko wiedzą, ale nie praktykują. Ale nie praktykują. I wiecie, jak prawdziwa Izraelitka, klęczę w kuchni na kolanach, napinam swój łuk i chcę w to uderzyć. Duch Święty mnie zatrzymuje. I wszystko według planu. Nie powiedziałem Ci, co masz z tym zrobić. Jesteś
jestem szybka. Mówię, Boże, a co mam z tym zrobić? Masz odciąć wpływ owej zwierzchności na waszą wspólnotę i na zespół apostolski. Rozumiecie? Więc tylko to zrobiłam. Odcięłam wpływ owej zwierzchności na naszą wspólnotę, czyli na Kościół Mocy i na cały zespół, czyli też i na was. Naszym wrogiem jest niepraktykowana wiedza. Niepraktykowana wiedza jest naszym wrogiem. To nasz wróg. To nasz wróg. Jeśli dzisiaj się utożsamiasz z tym, że wiele wiesz, ale nie praktykujesz, że rzeczy żywe zamieniły się w twoim życiu w martwy postument, że Jezus spowszedniał, że w ogóle znaki i cuda przeminęły z epoką brązu, to czas na pokutę. To czas na pokutę. Więc jest 5 zasad, dzięki którym rośnie Kościół. I chcę wam powiedzieć o tych zasadach. Pierwsza z nich, jeśli macie coś do notowania, posłuchajcie, ja nie przyjechałam do was powiedzieć kolejnego słowa, żeby zbudować coś tam w waszym życiu. Przyjechałam poukładać fundamentalne rzeczy. Przyjechałam po to, żeby przekazać wam słowo od Boga i żebyście w oparciu o to słowo budowali dalej rzeczy. Ja naprawdę jestem świadoma tego, kim ja jestem i jestem świadoma tego, kim wy jesteście. Rozumiecie? Ja się w ogóle modlę o to, żebyście wy widzieli, pod jaką ochroną wy w ogóle chodzicie. Kto was broni, kto was chroni, do czego zostaliście powołani. Ja się modlę o wasze zrozumienie tego. 5 zasad. Pierwsza z nich to jest ciepło przez obcowanie i relacje. I zaraz będziemy sobie to więcej omawiać. Ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, diabeł chce, abyśmy te rzeczy rozumieli tylko i wyłącznie na pułapie intelektualnym i zero tłuszczu z tego. Głębia przez uczniostwo. Szerokość przez służbę. I wielkość przez ewangelizację. Ciepło przez obcowanie i relację. Głębia przez uczniostwo. Moc przez uwielbienie, szerokość przez służbę i wielkość przez ewangelizację. Posłuszeństwo to jest taki temat, o którym przywódcy w Kościele boją się mówić. W ogóle jest wiele takich tematów, o których ludzie boją się mówić. Czemu? Bo odejdą ludzie z Kościoła. Powiem tak. Ci, co nie są Kościołem, niech odejdą. Niech nie psują nerw i krwi. Oddanie Jezusowi swojego życia to jest poddanie się Jemu w bezgraniczne posłuszeństwo. To jest stanięcie i powiedzenie, tak jest. Rozumiecie? Mów do mnie, Panie, a ja słucham. Mów do mnie, Panie, a ja słucham. Oczywiście w tych aspektach nie ma kozaka. My się tego uczymy. My się tego uczymy. Ale serduchem musimy zapragnąć tych rzeczy. Serduchem musimy tych rzeczy zapragnąć. Gdy przyjmujesz Chrystusa jako przebaczenie za grzechy, stapiasz się z Jego ciałem, czyli Kościołem. Ludzie mówią, jestem uczniem Jezusa, i jestem taką oderwaną ręką, gdzieś rzuconą. Ja wiem, Więc chcę to dzisiaj podważyć. Nie można być uczniem Jezusa i nie miłować Bożego Kościoła. Od kiedy pojednałeś się z Bogiem i przyjąłeś przebaczenie za grzechy, zostałeś wszczepiony do ciała, które się nazywa Kościół. Nie zostałeś wszczepiony w coś, co się nazywa jakiś system, jakaś organizacja, nie wiadomo co. To jest ciało. Chcę ci powiedzieć, że ja zawsze byłam w Kościele. Kocham Kościół. Kocham Kościół. Przechodziłam przez różne ruchy. Rozumiecie? Ale zawsze byłam w Kościele. Zawsze byłam w Kościele.
ciągnęło mnie w ogóle do kościoła. Na początku byłam z wolnymi chrześcijanami. Kurczę, dzisiaj to w ogóle... Byli wolni od wszystkiego. Byli wolni od przebudzenia i od zwiedzenia. Od wszystkiego byli wolni. Ale zawsze byłam z kościołem. Zawsze. Zdecyduj dzisiaj. Bo ja nie wiem, jak to jest. Wiecie, ja na przykład badam swoje serce. Jaki ja mam stosunek do kościoła? Czy ja przychodzę do kościoła jak do klubu? Czy ja przychodzę do kościoła pokazać nową sukienkę? Czy ja przychodzę do kościoła w ogóle pokazać nowe kolczyki, nową bransoletkę, zrobić jakąś taką pozę, wiecie? Ja to śmiać mi się chce z tego. Kościół to ciało Jezusa, to moi bracia i siostry. Ja w ogóle przychodzę do rodziny, do rodziny, do rodziny. Do rodziny. Ja naprawdę w ogóle dzisiaj, to w ogóle jest dla mnie ogromny przywilej i ogromny szacunek, że ja w ogóle tutaj z bratem mogę mieć społeczność. Rozumiecie? Jesteśmy Kościołem. Więc zajrzyjmy w to ciepło przez obcowanie i relacje. Jaki ja mam w ogóle stosunek do relacji? Jaki mam stosunek w ogóle do tego, żeby być w ciepłych relacjach z ludźmi? Zazwyczaj jest tak, że przychodzą członkowie kościoła do pastora i mówią: on jest dla mnie taki nieprzyjemny. On mi nie podał ręki. Ona się na mnie dzisiaj krzywo spojrzała. On mi w ogóle nie podwiózł. On mi nie zrobił tego. Ona mi nie zrobiła tamtego. Pamiętam do dnia dzisiejszego słowa pewnego pastora, kiedy przyszedł do niego zborownik i mówi: pastorze, w tym kościele jest grzech. A pastor staje i mówi: a wiesz dlaczego? Nie, bo jesteś tu ty i ja. Rozumiecie? Bo jesteś tu ty i ja. Ja, jako część ciała, jako część kościoła, biorę odpowiedzialność za ciepło i relacje. Decyduję się, jako już świadomy człowiek, być liderem w danej dziedzinie. Ja nie mówię, że ze wszystkimi będziemy mieli jakieś cudowne w ogóle relacje. Wiecie, jak to jest. Ja w ogóle nie o tej przestrzeni mówię i do niczego was nie naciskam. Ale kładę przed wami dzisiaj w ogóle ową prawdę i nie patrz na drugiego człowieka, czy on jest stymulatorem ciepła. Ty zdecyduj, że będziesz stymulatorem ciepła. Ty zdecyduj, że będziesz stymulatorem ciepła. Ty to zdecyduj. Bo wiecie, my całe życie możemy oglądać się na innych ludzi i nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie. Dzisiaj zdecyduj, że ty będziesz odpowiedzialny za ciepło i relacje. To jest w ogóle bliskość. Ja w ogóle uważam, że są konkretne siły demoniczne, które są wyswobadzane przeciwko temu, żeby być blisko. Żeby być blisko. To jest tak, jak ty jesteś blisko z Bogiem, wiesz. Jego obecność ciebie zmienia. I tak samo w bliskiej relacji z drugim człowiekiem ty dopiero możesz coś tak naprawdę od niego wziąć. Wiesz, ja się karmię Chrystusem. Karmię się od was Chrystusem. Jestem tu od środy i karmię się od was Chrystusem. Wiecie, jak to działa? Karmię się od was Chrystusem. Ja tego potrzebuję. Potrzebuję bliskiej relacji z moim bratem i z moją siostrą, ponieważ w was mieszka Chrystus. Ty też tego potrzebujesz. Potrzebujesz bliskości. Potrzebujesz być bliskość. W bliskości. Jeśli widzisz, że masz w ogóle z tym problem, wiesz, to w ogóle przyjdź z tym dzisiaj do Boga. Przyjdź z tym do Boga. Wiecie, zarówno ja, jak i Artur, jesteśmy fanami tego, aby w ogóle mówić w kościele o prawdzie, o życiu. O prawdzie i o życiu. Nie kolejne jakieś kazanie, które nic nie wniesie. Nie kolejne kazanie, które nic nie wniesie, ale coś, co ci włoży do ręki prawdziwe narzędzia. Często wspominam, kurczę, w ogóle, no byłam w świecie normalna,
ja w jakiś sposób w ogóle komunikowałam się z ludźmi. Nie może to być teraz tak, że ja poznałam Jezusa i ja nie umiem się skomunikować z Grześkiem. No nie ma takiej opcji, że ja będę do niego mówiła, wiesz Grzesiu, zaiste przyjechałabym do was jeszcze raz, ale nie wiem w ogóle, czy to jest możliwe. Rozumiecie? W ogóle my mamy być normalni, ludzcy, ludzcy. Jezus był ludzki. Jezus był ludzki. To ludzki Pan. Jezus to ludzki Pan. On się mega prosto komunikował. W relacjach w ogóle trzeba być normalnym. Co tam będę kota paliła, wiesz, w ogóle będę mówiła coś, w ogóle mam coś do kogoś, to idę i mu to mówię, słuchaj, w ogóle jakoś nam nie po drodze jest, w ogóle spróbujmy, ale jak nam nie wyjdzie, to w ogóle nie plotkujmy na siebie. Weź, proszę cię. Spróbujmy na przykład tej zasady, że dar w ogóle otwiera drzwi, weź coś, ty mi daj, ja tobie coś dam, ale jak nam nie wyjdzie w tej relacji, to weź tam się, nie zmuszajmy się, ale dalej, ale jesteśmy i tak Kościołem. Posłuszeństwo, prostota i poddanie w ciepło i w relacji, która jest ciepłem i obcowaniem ze sobą, bądźmy posłuszni, prości i poddani. Prostota. Prostota. W ogóle Jezus był w ogóle blisko. Jezus był blisko. Jezus był blisko ze swoimi uczniami. Nie wytwarzał wokół siebie religijnej aury. Ja, Pan, wy moi poddani. Wiecie, głupoty w ogóle są. To są bzdury. Nie wytwarzaj wokół siebie religijnej atmosfery. Ja jestem normalnym człowiekiem. Prowadzimy kościół. Ja jestem normalna. Ze mną się normalnie można porozumieć. Jestem ludzka pani. Ludzka Agata w ogóle. Wiecie, w ogóle. W ogóle zamieszkał we mnie Bóg. Mieszka we mnie Duch Święty. Ale ja jestem ludzka. Jestem ludzka. Normalnie się załatwiam. Normalnie się pocę. Kiedyś to ludzie mówią, weź, ja wie, ty, ja to takich głoszeń chcę, bo ludzie dzisiaj zwariowali. Zwariowali ludzie, nie chce się być tylko blisko z ludźmi nienormalnymi. Z ludźmi nienormalnymi nie chce się być blisko. Jezus jest normalny, on do mnie mówi normalnie, on mówi do mnie tak, że ja go w ogóle rozumiem. Rozumiecie, on nie mówi do mnie jakimś archaicznym językiem, tylko on mówi do mnie tak, żebym ja była w stanie go zrozumieć. I my do siebie musimy mówić tak, abyśmy byli w stanie się zrozumieć. Prosta komunikacja. Prosta komunikacja. Więc pierwsze, ciepło przez obcowanie i relację. Ciepło przez obcowanie i relację. Często jest tak, że wiecie, że w ogóle tak jak mówiłam wcześniej, nie da rady ze wszystkimi mieć takiej samej relacji. Nie. Z jednymi będziesz bliżej, a z drugimi będziesz dalej, ale też blisko. Wiesz, bo to twoja siostra i to twój brat. Dwa, głębia przez uczniostwo. Jesteś uczniem. Od kiedy oddałeś Jezusowi swoje życie, to jesteś uczniem. Jesteś uczniem. Nie jesteś głąbem, tylko jesteś uczniem. W ogóle jeśli na przykład widzisz, że rzeczy w ciebie nie wchodzą, to zgrom nad sobą w ogóle duchy nieme i głuche i powiedz, nie ma takiej opcji, żebym ja w Chrystusie będąc nie przyswajał w ogóle wiedzy, żebym ja duchowości nie rozumiał. Rozumiecie? Nie ma takiej opcji. Często przyglądam się ludziom, ja wie, nie wierzę, normalnie w świecie inżynier, nawrócony, ja do niego o duchowych rzeczach. Mówię, ty słuchaj, ile osób przyprowadziłeś do Jezusa? Z ilu osób wypędziłeś demony? Masz zdemonizowaną matkę i mówię, a w ogóle akceptujesz to? I on patrzy i wiesz, oczami przewala. Ja wiem, Boże, dlaczego tak jest? To już Derek Prince kiedyś powiedział o tym, że mówimy do ludzi o duchowych rzeczach, a ludzie przewalają gałami w ogóle, wiesz, i on nie wie, o co chodzi. Nie wie, o co chodzi. Jesteśmy uczniami. Jesteśmy uczniami. Jezus był posłuszny w byciu uczniem. Przyszedł w ciele na tą ziemię. Był posłuszny swoim ziemskim rodzicom.
przez 30 lat dał się przygotować do służby. Jezus przez 30 lat dał się przygotować do służby. Był poddany. Był poddany. Był posłuszny, był prosty i był poddany. W ogóle moja taka prośba do was. Nie komplikujmy chrześcijaństwa. Ono jest mega proste. Ono jest mega w ogóle wpływowe, o ile my żyjemy naprawdę autentycznym i prawdziwym w ogóle życiem. Trzecia rzecz. Moc przez uwielbienie. My mamy świadectwa u nas w kościele takie, jeśli chodzi o uwielbienie, że bardzo dużo ludzi przychodzi do nas na uwielbienie i chce w ogóle z niego uciec. Uciec, uciec. Ja mówię, hej, zostań z nami do końca. Proszę cię. Gwarantuję ci, że kiedy zostaniesz z nami do końca, demony, które nie mogą ścierpieć tego uwielbienia, wyjdą z ciebie. A jeśli ty zdecydujesz, że wyjdziesz, no to wyjdziesz razem z nimi. Kościół, który rozumie właściwie uwielbienie, przynieś ten temat też Bogu, powiedz: Boże, chcę zrozumieć właściwie uwielbienie. Uwielbienia nie puszczamy gdzieś z playbacku, tak? My jesteśmy lewitami. My jesteśmy uwielbieniowcami. Rozumiecie? My. Diabeł jest fanatykiem tronu. On nie chce, żeby Kościół uwielbiał Jezusa. On chce, żeby Kościół uwielbiał Jego. Uwielbienie to duchowa broń przeciwko diabłu. Diabeł jest paraliżowany, kiedy Kościół realnie uwielbia Jezusa. I ja nie mówię o śpiewaniu piosenek. Ja nie o tym w ogóle mówię. Ja mówię o realnym uwielbieniu. O tym, że my rozumiemy, czym jest uwielbienie. Ja mówiłam teraz w niedzielę u nas w kościele, że Paweł i Sylas, kiedy byli w więzieniu, tak? Zostali zamknięci do więzienia za głoszenie Ewangelii. I spójrz teraz na siebie. Przychodzisz do kościoła. I jest uwielbienie. O czym myślisz? Czy myślisz właśnie o uwielbieniu, czy myślisz o tym, Boże, kiedy to się skończy? Marzena w ogóle daje szczadurów, no ale kiedy to się skończy, w ogóle już nie mogę. Paweł i Sylas siedzą w więzieniu za głoszenie Ewangelii. Nie zajmują się tym, że modlą się o służbę więzienną. Panie, prosimy cię teraz o przychylność służby więziennej. My teraz wyzwalamy to, że oni nas stąd puszczą. Oni zaczynają uwielbiać Boga w bardzo złych okolicznościach. W celi pełnej szczurów i chorób lochu. Bynajmniej tak czytamy. Zaczynają uwielbiać Boga. Ludzie się śmieją, że Bogu się tak spodobało, że zaczął tupać nogą i było trzęsienie ziemi i kajdany puściły. Ja troszkę inaczej myślę. Ja myślę, że prawdziwe uwielbienie otworzyło drzwi mocy. Prawdziwe uwielbienie otworzyło drzwi mocy. Diabeł nie wytrzymał ciśnienia. Rozumiecie? To go sparaliżowało. To zneutralizowało jego moc. On jest pod twoimi nogami. Diabeł jest pod stopami Kościoła, o ile Kościół właściwie rozumie uwielbienie. Jeśli Kościół właściwie rozumie uwielbienie, to diabeł musi wyjść. Tron należy się Jezusowi. Tron należy się Jezusowi, a nie diabłu. A nie diabłu. Jeśli nie rozumiesz uwielbienia, to przyjdź do Boga, powiedz: chcę, sercem chcę zrozumieć, o co chodzi w uwielbieniu. Ja pamiętam jak dziś, kiedy, bo w ogóle jest taka zasada, którą ja w swoim życiu doświadczam, że mój wzrost jest nacechowany tym, że jeśli sama pewnych rzeczy od Boga nie wezmę, to Bóg mnie prowadzi do kogoś większego. I ja to biorę od kogoś. I kiedyś byłam na takim spotkaniu, gdzie było duchowe uwielbienie.
I pierwsze co? Agata ucieka. Nic z tego nie rozumiem. I zaczynam się źle czuć. Dzisiaj to wiem, że demony wszystkie we mnie drżały. Potem zaczynam prowadzić prawie takie same uwielbienie. Rozumiecie? Nie ma takiej opcji, że jeśli czegoś zapragniesz, przyjdziesz szczerym sercem do Boga, że nie zrozumiesz rzeczy. Zrozumiesz, bo jesteś uczniem. Bo jesteś uczniem i mieszka w tobie Duch Święty, który wprowadzi cię we wszelką prawdę. Chrześcijaństwo jest żywe, bo żywy jest Bóg. Szerokość przez służbę. Szerokość przez służbę. Przyjaciele, dzisiaj jest taka moda, że wszyscy są liderami. Wszyscy są apostołami, pasterzami, ewangelistami, prorokami, nauczycielami. I jeśli tak jest, to czemu mamy taki kościół, jaki mamy? Ja się korzę przed takimi rzeczami. Jeśli w danej społeczności są sami liderzy, to zaprzeczamy idei liderstwa. Diabeł szydzi z tego. Diabeł z tego szydzi. Lider to jest chyba coś, co zostało zeszmacone dzisiaj. I niewłaściwie pokazane. Lider to sługa. Lider to sługa. To ten, który służy. To ten, który pokazuje właściwy przykład. To ten, który jak trzeba, to pierwszy jest na kolanach i pokutuje. To ten, który jak odbiera słowo od Boga, to mówi, dziś jest czas, kiedy będziemy rozdzierać nasze serca, a nie szaty. To jest lider. To jest lider. To jest ktoś, kto ma wpływ. To jest ktoś, kto ma wpływ. To jest ktoś, za kim idą ludzie. Bo inaczej to jest szpital psychiatryczny. Bóg przywraca wiarygodność darów służb. Bóg przywraca wiarygodność darów służb. Diabeł spłycił dary służb, a Bóg przywraca wiarygodność darów służb. Bóg to przywraca. Będziemy oglądać dary służb. Będziemy to oglądać. Będziemy oglądać apostolstwo. Będziemy to oglądać. Będziemy oglądać znaki i cuda. Rozumiecie? Będziemy to oglądać. Diabeł nie będzie szydził z Kościoła. Diabeł nie będzie się śmiał z Kościoła. Ponieważ Kościół będzie poddany Bogu. Szerokość przez służbę. Ja oddałam Bogu w 2004 roku swoje życie. I chcę wam powiedzieć, że przez wiele lat mojego chodzenia z Bogiem, wiecie co ja robiłam? Ja nie wymyślałam sobie służb. Nie wymyślałam sobie służb. Służyłam mojemu mężowi. Była to dla mnie najcięższa z lekcji. Bo w ogóle chcę powiedzieć, że ten człowiek, który chciał mnie zamordować, dalej jest moim mężem. Przebaczyłam mu. Kocham go. Jest moim przyjacielem i kochankiem. I jemu służyłam. I powiedziałam do Boga kiedyś tak. Chcę się podobać Tobie w ukryciu. I przez wiele lat stałam za kamerą i nagrywałam Artura, jak głosi. Tak zdecydowałam. Wiedziałam, że jestem poraniona, odrzucona i że potrzebuję przejść przeszkolenie, jak prawdziwy żołnierz. Gdzieś też wiedziałam, rodziło się we mnie, do czego mnie powołuje Bóg. Ale mówię, ja dzisiaj nie jestem na to gotowa. Mówię, Boże, jestem za mała asertywna. Wiem, do czego mnie przygotowujesz, do tego, że będę mówiła diabłu nie! A ja dzisiaj człowiekowi nie umiem być nie!
Jak będę miała napomnieć całą kongregację, jak nie jestem w stanie napomnieć jednego człowieka? Bóg mnie przygotowywał, a ja Mu się poddałam, a ja Mu się dałam przygotować. I w pewnym momencie mojego życia ktoś mnie wyciągnął, jak strzały z kołczaną. Rozumiecie? I mnie rzucił. I dzisiaj jestem przed wami. Szerokość przez służbę. Bardzo ważną rzeczą w Królestwie Bożym jest właściwie się odczytać. Właściwie się odczytać. Boże, kim jestem? Kim jestem? Dzieckiem jesteś na pewno. Synem i córką jesteś na pewno. Ale kim jesteś? Do czego mnie, Boże, przyporządkowałeś? Do czego ja w ogóle jestem? Co ja mam tutaj robić? Kim ja jestem? Jakie ja mam zająć miejsce w ogóle w Kościele? Co ja mam w ogóle robić? Czy jestem włócznią? Czy jestem grotem? W ogóle kim jestem, Boże? Czy moja służba to służba publiczna? Czy moja służba to służba pomocy? Co w ogóle ja mam robić, Boże? Ja potrzebuję wiedzieć. I coś Ci chcę powiedzieć, żeby wiedzieć. Potrzebujesz być blisko z Jezusem. To On jest ten, który wyprowadza więźniów i rozdaje dary. To On, Jezus. To nie pastor. To nie pastor. To Jezus. Prorocza perspektywa pokazuje, kim jest prawdziwy Bóg, a kim jest fałszywy Bóg. Prawdziwym Bogiem jest Jezus. To On wyprowadza na wolność. To On rozdaje dary. Nie pastor. Pastor Ci może dać prezent. Pastor Ci może dać kolczyki. Pastora zadaniem jest powiedzieć po Bogu. Amen. Biada nam, abyśmy sami powoływali ludzi, których Bóg nie powołał. Pastora zadaniem jest powiedzieć, aha, obchodzi, zobaczył, jest ewangelista. Jest w ogóle prorok. Amen. Rozumiecie? To jest to są właściwe rzeczy. To są właściwe rzeczy. Szerokość przez służbę. Powiedz dzisiaj, chcę być człowiekiem służby. Moje życie z Bogiem to nie jest życie egocentryczne, ponieważ Słowo Boże mówi, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja żyję dla Boga, dla Boga, dla Boga żyję. I wielkość przez ewangelizację. Wiem, że ewangelizujecie. Dumni jesteśmy z was, że ewangelizujecie. Kiedy wychodzisz ewangelizować, to stawaj w autorytecie Jezusa. Uwalniaj, uzdrawiaj, głoś Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I jak trzeba, to wskrzeszaj. Prezentuj Królestwo Boże. Nie bój się. Diabeł chce przestraszyć Kościół, żeby nie ewangelizował. On chce spłycić wasz głos. Ale wy się nie dajcie. To jest deklaracja waszych serc. To jest deklaracja waszych serc. Będziemy ewangelizować. Ale będziemy ewangelizować tak, to co nam powiedziano na ucho. Będziemy krzyczeć na dachach. Będziemy opowiadać w mocy, co zrobił nam Chrystus. Będziemy opowiadać w mocy, co zrobił nam Chrystus. Chrystus w nas! Nadzieja chwały. To jest akurat ta dziedzina, o którą nie modlisz się o objawienie. Panie, czy ja mam głosić Ewangelię? To jest nakaz misyjny. Dla mnie Jezus jest prawdziwym królem. Wiecie dlaczego? Ponieważ On odszedł do Ojca. Posłał nam Ducha Świętego i zostawił Królestwo w naszych rękach. Licząc na to, że będziemy ewangelizować. Licząc na to, że będziemy ewangelizować. Zobaczcie, to król ludzi wolnych. Jezus to król ludzi wolnych. On przed tobą to dzisiaj kładzie. Ewangelia od zawsze jest przenoszona. Jest opowiadana. To prosta Ewangelia. Dzisiaj się z tego porobiło służby. Ja nie mam nic przeciwko temu.
ale ona od lat po prostu była przekazywana z buzi do buzi. Z buzi do buzi. Ktoś poznał Jezusa i tak się ucieszył, że Go poznał, że w ogóle natychmiast o tym poszedł i powiedział. Ty możesz mówić Ewangelię. Już dziś pierwszej napotkanej osobie powiedz: słuchaj, byłam na spotkaniu, poznałam Jezusa. Nie zwariowałam, poznałam Jezusa. Normalnie, słuchaj, nie widziałam Go, ale poznałam Jezusa. W ogóle jestem wolna. Idę dzisiaj, w ogóle idę do nieba. Chcesz iść do nieba? Taka jest Ewangelia. To taka jest Ewangelia. Nie potrzebujesz do tego objawienia, bo to jest nakaz misyjny Twojego Pana i Zbawiciela. I tak jak mówiliśmy na początku, od kiedy oddałeś Mu swoje życie, oddałeś prawo Jemu do swojego życia. Nie masz już praw do swojego życia. Jemu oddałeś prawo. Jemu oddałeś prawo. Jemu oddałeś prawo. Żyję z Bogiem od 2004 roku i mam tylko sukces. I mam cały czas do przodu. Jakie mam okoliczności? Okropne! Okoliczności mam okropne. Okropne mam okoliczności. Umarła mi mama. Pochorował mi się tata na raka. Ale ja się nie wycofuję. Umierał mój syn od narkotyków. Ale ja się nie wycofuję. I nigdy się nie wycofam. I ty się też nigdy nie wycofaj. Napieraj do przodu. I niech cię nie peszą okoliczności. I niech okoliczności nie powodują tego, że się będziesz zatrzymywał. Coś ci powiem. Zatrzymać się możesz tylko ty sam. Tylko ty możesz zaciągnąć hamulec ręczny. Nikt cię nie może zatrzymać. Tylko ty możesz zaciągnąć hamulec ręczny. Przed przyjazdem do was walnęło mi w domu. Jedna faza mi strzeliła. O matko. Nie mam prądu w domu. Akurat w tych pomieszczeniach, z których będę musiała rano skorzystać. W łazience, u mnie w pokoju. Mówię: dobrze. Artur, nie ma światła. Żona wyjeżdża, światło zgasło. Żona odjeżdża, odeszło światło. Ale jazda w ogóle. Artur jedzie do mrówki, kupuje jakieś przedłużacze. Ja mówię: ale to chyba nie jest, mówię, właściwy pomysł. Mówię: bo teraz obciążysz jedną właściwą fazę. Więc jak obciążysz jedną właściwą fazę, to w ogóle pójdzie nam ostatnia dobra faza. Więc przyjechał do nas brat z kościoła, nareperował światło. Wiecie, mój tata dalej normalnie wedle lekarzy jest śmiertelnie chory, ma raka płuc z przerzutami do głowy. Ale ja się nie wycofuję. Ja się nie wycofuję. Mój tata przybił 6 kilo. Dzisiaj Artur do taty rano pojechał, bo mówię, akurat dzisiaj jest mój dzień zajmowania się tatą. I Artur do mnie dzwoni rano i mówi: ty słuchaj, nie wyobrazisz sobie. Mówi: ja w ogóle wchodzę do ojca, a on już jest po śniadaniu. Syrop wypił, śniadanko w ogóle zjadł. Wiecie, nie wycofuję się. Diabeł próbuje podrzucać raz kamyczek, raz kłodę, raz jakąś górę. Ale my jesteśmy w ogóle nie z tych, którzy się cofają. Bóg błogosławi krok do przodu. Kiedy się cofamy do tyłu, możemy się zamienić w słup soli. Niewłaściwą rzeczą jest cofanie się do tyłu. Właściwą rzeczą jest iść do przodu. I teraz tak, aby te rzeczy nie uciekały w ogóle z nas, aby w ogóle właściwie rozumieć te rzeczy, nie umysłem, ale naszym sercem, co potrzebujemy zrobić w naszym życiu? Potrzebujemy, drodzy przyjaciele, wziąć te rzeczy na warsztat modlitewny. I wracam do tego, co powiedziałam na początku. Dzisiaj ludzie dużo wiedzą. Wiecie, jak dzisiaj jest. Dzisiaj odpalasz internet i masz taki wachlarz jedzenia. Ten się nagrał, 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 ten się nagrał. Ona się nagrała, ten się nagrał. Dzisiaj jest moda na kościół. Wszyscy kościół założyli. O Matko Boska, kogo w ogóle słuchać? Ty musisz wiedzieć, twój duch odrodzony. Ty musisz wiedzieć, kogo masz słuchać. Coś ci powiem. Prawdziwe, dobre, klasyczne nauczanie zawsze ci włoży do ręki narzędzie. Ale są pewne nauczania, które są jak w ogóle kit do szyb. Wiecie, zatkają cię tylko i nic w twoim życiu nie przyniosą.
To, o czym dzisiaj powiedziałam, o tych 5 zasadach, przez które rośnie Kościół, przez nie rośnie Kościół, przez właściwe zrozumienia. Ciepło przez obcowanie i relacje, głębia przez uczniostwo, moc przez uwielbienie, szerokość przez służbę i wielkość przez ewangelizację. I stosuję do tego zasadę posłuszeństwa, prostoty i poddania. Posłuszeństwa, prostoty i poddania. Biorę te rzeczy na warsztat modlitewny. Bo, a wiecie dlaczego? Bo chcę. Pytanie, czy ja w ogóle tak chcę? Czy ja chcę mieć właściwe zrozumienie, czym jest Kościół? Wiecie, chrześcijanin to jest taka konstrukcja, że w ogóle no, będziesz miał to, co będziesz chciał. My się ostatnio śmiałyśmy, że przez 12 lat Bóg nie przeszkodził Kennethowi Hagenowi być pastorem. Wręcz zadał Bogu takie pytanie. A czemu to w ogóle mi nie przeszkodziłeś? Bo chciałeś! Przecież choćby sam anioł przed tobą stanął, to byś powiedział, przecież to ty mi dałeś chcenie i wykonanie. Rozumiecie? Bo chciał. Będziesz miał to, co będziesz chciał. Ja naprawdę zapragnęłam w moim życiu żywego chrześcijaństwa, takiego służenia, takiego pułapu służenia, że w mojej obecności ci, co nie służą, będą czuli się niedobrze. Zapragnęłam takiego życia w świętości, że w mojej obecności ludzie będą czuli się niedobrze. Rozumiecie? Jezus to rewolucjonista. Kościół to rząd. Jesteście rządem. Jesteście głosem, rządem. Holandia będzie wam mówiła, nie krzyczymy. Nie krzyczymy, ale wy macie mieć właściwe spojrzenie na ewangelizację na przykład. Właściwe spojrzenie na ewangelizację. Nie dajecie się zastraszyć nikomu. Nikomu. A jakby cię zabili, no i co z tego? Pójdę do Ojca. Wiecie, że to jest możliwe? Żeby się nie bać śmierci. Nie bój się śmierci. Co ci śmierć? To jest przejściówka. I ja naprawdę nie mówię tego w sposób arogancki. Ja doświadczyłam wielu rzeczy w swoim życiu. Dzisiaj jestem tutaj, a jutro mogę być gdzie indziej. Choć zamierzam wylądować w Polsce. Chcę wam coś powiedzieć na temat posłuszeństwa. Albowiem jak przez posłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Tak mówi list do Rzymian 5:19. I teraz zobacz. Przez posłuszeństwo możesz mieć wpływ. Prostota. Prostota jest cudowną cechą. Zawsze kojarzy się z pokorą i oznacza szlachetność i dojrzałość. Niektórzy definiują prostotę jako świętowanie małych rzeczy. Prostota polega na podróżowaniu przez życie tylko z niezbędnym bagażem. Nie martw się. Ciesz się dziś. Bóg jest Bogiem dziś. Bóg jest Bogiem dziś. Dziś, jeśli masz męża, możesz mieć taki seks, jakiego jutro mieć nie będziesz. Bo już dziś się nie powtórzy. Tylko dziś jest dziś. My mamy, wiecie, olewczy stosunek do tego, ale tylko dziś jest dziś. Poddanie. Poddając Jezusowi życie, zdecydowałam z własnej nieprzymuszonej woli oddać Mu swoje serce. Jezus sam oddał swoje życie i nikt Mu go nie odebrał. Rozumiecie? Nikt Mu nie odebrał życia. Sam je oddał. Nikt nie odebrał Mu życia. Sam je oddał. Więc wpływasz przez posłuszeństwo, przez prostotę i przez poddanie.
wpływamy przez te rzeczy. Przyjaciele, to są bardzo ważne rzeczy. Bardzo ważne, naprawdę. Zachęcam was z całego serca, żebyście praktykowali to. Chcę ci powiedzieć, że wiecie, że ja się nigdy nie zawiodłam na Bogu. Nigdy. Mi groziły lata więzienia. Groziły mi lata więzienia. Kiedy miałam sprawę za zorganizowanie grupy przestępczej, to prokurator dla mnie krzyczał ciężki wyrok do odsiadki i zadośćuczynienie bardzo dużej sumy pieniędzy. Z jednej sprawy $110,000. Z jednej sprawy, a miałem ich wielość. I chcę wam powiedzieć, że na początku miałam bardzo nieprzychylnego sędziego. I jak zwykle nieprzychylnego prokuratora, oskarżyciela braci. Ale modliliśmy się kościołem. I modlitwą zmieniliśmy skład sędziowski. I dostałam przychylnego sędziego. I dostałam bardzo malutki wyrok w zawiasach. I bardzo malutkie pieniążki do zapłacenia. Bardzo. Takie, na które mnie było stać. Takie, na które mnie było stać. Czemu? Bo diabeł jest pod naszymi nogami. Bo diabeł jest pod nogami twoimi. Bo diabeł jest pod nogami Kościoła. Niech cię nie straszy diabeł. Niech cię nie onieśmiela diabeł. Jesteś Bożym dzieckiem. Stałeś się częścią Kościoła. Buduj Kościół. Buduj swój dom. Buduj swoją rodzinę. I nie oglądaj się na innych, czy inni budują. Ty podejmij dzisiaj decyzję, że ty będziesz budował Kościół. W oparciu o te 5 zasad, które ja powiedziałam. Nie ogląda. Wiecie, jest taka tendencja, żeby się oglądać na siebie nawzajem. A ona to tego nie zrobiła. A ona to tego nie zrobiła. A tu się mówiło o tym, a ona teraz na uwielbieniu to w nosie dmuchała. Nie patrz na to. Ty miej właściwe podejście. Ty zdecyduj, że ty będziesz miał właściwe podejście do tych 5 rzeczy. Do tych 5 rzeczy. Dzięki, że chcieliście mnie wysłuchać. Amen.